Siema, w 52 części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon, ale to jest dodatek Krew i Wino. Wybrnąłem. Ej, co, robimy kolejną twierdzę Hanzy. Ostatnio pokonaliśmy ich głównego herszta, więc organizacja prędzej czy później i tak upadnie. Chociaż mogą jeszcze wybrać nowego przywódcę, ale pytanie, czy będzie tak ogarnięty jak ten poprzedni. Dobra, warto byłoby sprawdzić teraz, czy jak nie rozpalą ogniska, czy pójdzie nam lepiej niż ostatnio. To twój zły dzień. No, spieprzaj. Okej, okay, dobra, czujki mamy zdjęte. W poprzednim odcinku już jedną zdjęliśmy, fajnie. Oczywiście schematy gryfa robimy. Tutaj są. Kurwa, no zobaczymy, co na pełnej wpadamy. Może... Dobra, łucznik. Wymarzone miejsce na kryjówkę bandytów. Wiadomo. Wiadomo. O nie, tam biegnie jakiś. Tam biegnie jakiś chuj. Podpalać to. Tam widziałem, że ktoś biegnął. Biegł. Nie. O nie, 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 nie. Ja mam się tu przez wszystkich przeorać. No, to się cudnie zapowiada. Dobra. O nie, 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 kur... Zapalił to. Shit. Nie, aj, szlak. Dobra, ale nie, już się nie pali. Dobra, spadajcie na dół. Spadajcie na dół, nie ja! Kurwa. Ale dobra, musimy na pełnej biec, ale... Ciężko będzie tam się obronić, tak szczerze mówiąc, nie? Ciężko tam będzie. No jest to możliwe, no sprawdzimy. Ale będzie tam ciężko, nie wiem czy po kolei ich nie wyrzynać, ale to dojdą dodatkowe posiłki i to wydłuży cały proces. Kurwa, no to... No... Nie, nawet, nie ma tam nawet od tyłu chyba jak bardzo wejść, nie? Chyba nie. Teraz jeszcze musimy 2 godziny poczekać, aż się gra wczyta. Ale ogólnie jest nieźle. No come on, Wiedźminie, nie rób siary. Wiem, że uploaduję teraz filmik. Ale to net jest obciążone, a nie komp, no. O kurwa. Zapomniałem o tych frajerach jeszcze tutaj na trasie. Nie sądzę. Dobra. Serio? Przeżyłeś to? No weź już nie rób siary i umrzyj łaskawie. Dobra, tu jest konik, ale on mnie akurat nie obchodzi. Muszę się dostać do tej jebitnej wieży. To jest ta, chyba ta. Oni chyba jeszcze mnie nie widzą. Kurwa nie, no nie ma szans, jak ja tu się mogę... No nie. Absolutno. No Geralt, nie świruj. Może tu jakoś... O nie, to jest tamta wieża, to jest jeszcze tam, shit. Dobra, nie było tematu. Nie było tematu, to jest jeszcze tutaj. A, to jest to dziadostwo. Dobra. No, 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 tutaj jest przesmyk, Geralt. Ja pierdolę, niewidzialna ściana. Drzewo zablokowało niewidzialną ścianę, no. Znaczy, drzewo zrobiło niewidzialną ścianę. O, no to po chuju. Nie, to już tu nie... O, chociaż coś tam, Geralt. Aż kurwa, dobra. Jebać.
opuszczony zamek otoczony czarną legendą. Wymarzone miejsce na kryjówkę bandytów. Mhm. Dobra. Dobra, trochę arki postudzi. Nie, nie do tyłu, fuck! Kurwa mać. O Boże, to będzie jakaś paraolimpiada, zaraz mam takie wrażenie. Jezus, kto tam barierki nie zamontował? Kto barierki nie zamontował, do chuja pana? Kurwa. To już nie... Na ten sam szczyt w sumie nie musimy wchodzić. Może gdzieś tam jak po środku, na jakimś wąskim przejściu. Ja pierdolę, no ciężko będzie. Tu mają wysokie 3 levele, tam 48 levele są, nie? Więc to nie takie jakieś popierdółki jak w przypadku w tamtej poprzedniej Hanzie. Twierdzy. Dobra, wiem, że tu Geralt możesz wskoczyć. Nawet nie mów mi, że nie. No co, kurwa, nie wierzę w to. Nie, no to jest naprawdę paraolimpiada, no. Przepraszam za to, no ja nie wiem, no. Zapomniałem, że Geralt jest tak wrażliwy, że w wysokości 2 metrów potrafi zginąć. Chociaż potrafi przyjąć cały kołczan strzał i bełtów, ale 2 metry to jednak 2 metry. Zwłaszcza jak leci na nogi, nie? Teraz tu kurwa nie podskoczysz? Zrób może zapis. Puszczony zamek otoczony czarną legendą. Tu. Wymarzone miejsce na kryjówkę bandytów. Spoko, może i wymarzone. Dobra. Pięknie. Okej. Dobra, jakimś tutaj poradzimy. Kusza się może jakoś fajnie przyda. Oj, 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 oj. Trochę tu się zatłoczno zrobiło, przepraszam. Się tu, kurwa, ile ja tych jaskółek naraz wziąłem? Nie wiem. Ale stanowczo za dużo. Dobra, jednak kusza się teraz nie sprawdzi, jakbym chciał. Dobra. Nie, kurwa, nie ze schodów. Nie spadaj ze schodów. Ale tu jest 2 na razie. Dobra. Pięknie. Jakieś kalesony ma ostro czerwone, nie? Koleżka. Ej, dobra, na razie chyba wszystko spoko, nie? Idzie. Tu ognisko się nie jara, nie? Dobra. No, frajerzy, który następny? Co? No ty kurwa gnoju jebany. Ej, ej, ej! O, zaraz tu zginę serio przez takiego... No kurwa! Takiego wsiura, co mi zajebał, kurwa! Jebana pizda. Ja kurwa naklikałem się tych jaskółek i mi ta chemia wskoczyła w żyłach. Ja pierdolę. Myślałem, że za pierwszym razem nie zatrybiło. Brawo ja. Będę się kurwa pierożkami leczył i chlebkiem. Brawo. Mistrzowsko to rozegrałem. Nie wiem, czy szybciej nie było ich wyrzynać po kolei, no zobaczcie. Mamy 9 minutę, a ja się pierdolę przy tym ognisku. Ale przynajmniej tą najcięższą chyba gromadkę wyrżnąłem, nie? Chyba tak. Chyba tych najcięższych skurwieli. Dobrze, że tutaj jest zapis. Została nam jedna jaskółeczka. Kurwa, pomóżcie!
No kurwa. Kurwa, jaki od... No nie, jeszcze kurz, jeszcze łucznik. Coś tu zabi trupem. Dobra. No nie, serio, nie trafiłem go. Dobra. Pięknie. Nie, 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 nie podpalajcie żadnego ogniska. Pięknie. Dobra. Gdzie są kolejni? Tam na dole gdzieś, nie? Ale tu nikt, nie, tutaj nikt nie leciał na podpalenie, dobra. Okej, spoko. No, siema panowie. Zapraszam do mnie. Zapraszam, o tam chyba leci ten co podpala. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Oj, zdecydowanie. Oj, chyba, nie, jeszcze żyje? Tak, ten nie żyje, dobra, co miał podpalić. Dobra, wróćmy tu do Igni. On też tutaj fajną robotę robi. Pięknie. O, fantastycznie. Fantastycznie, dobra. Pięknie. Zostali kolejni. O nie, tam jest łucznik, shit. Chodź, chodź, chodź tutaj. No chodź, chodź kolego. Dobra. Chodź, 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 chodź. Nie, 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 nie ma żadnego ogniska. Absolutnie. Pięknie. Rozdziabany na pół. Dobra, tu jeszcze gdzieś na górze jest jakiś ta, czy... A tutaj jest, dobra. Już tego tak sobie spalimy. Pięknie. Elegancko. No, o ile początek był średni, ale... Potem się akcja rozkręciła. Dobra. Co tu my ciekawego mamy? Znaczy, to jeszcze nie koniec, nie? Żebym ja tutaj nie zapomniał, że to jest. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Powinienem użyć oka Nehaleni. Zaraz to zrobimy na pewno, Geralt. Bo najpierw chciałbym odbić tą całą twierdzę, żeby tu czasami ktoś nie poleciał z ogniskiem. Bo ja tego nie kontroluję. Tam na górze co się dzieje. A tutaj jeszcze bosik został, z tego co widzę. Mhm. No nie, 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 nie chowaj broni. Dalej, chłopcy. Kurwa, ty Geralt jesteś naprawdę mistrzowski. Czasami mnie rozczulasz. Dobra, na tego to chyba akcji się przyda. Dobrze, że mam go rozwiniętego. Oj, pięknie, na plecki, elegancko. Elegancko. Dobra. I żegnamy, panie bosie. Szkoda, że nie miałeś jakiegoś własnego imienia, przykro. Ale może miałeś tu jakieś ciekawe... fanty? Czy nie? Nic tu nie... A nie, coś jeszcze na górze jest, to może nie był jeszcze boss. Dobra, tu jeszcze jakaś drabinka jest. Poczekajcie jeszcze. To może nie był boss. Jeszcze tu z góry idzie. O Jezus. Kolejny tarczownik, niestety. A to jest ciekawe, że oni mają te hełmy Nilfgaardu, nie? Albo takie bardzo, naprawdę bardzo podobne. Dobra. Kurwa. Trzy do tyłu. Dobra. Pięknie i... Nasz szlak i gówno.
tarczy tego dobrego. Ha. A propos tarczy. Dobra, już może naprawdę starczy, nie? Żegnam. Ozięble pana. No to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Jakiś tam dziad jeszcze na górze jest. Dobranoc, kurwy. To dobranoc. Razem. Dokładnie, razem. Umieracie. Akurat z tym się zgodzę w 100%. Coś tu ciekawego? Pilnujesz? Kolego? Fajne, rozbudowane są te ruiny, nie? Naprawdę duże. Sporo tu rzeczy jest, ale nie chciałbym tam spaść na dół, zginąć. W takim momencie, gdy całą Hanzę prawie rozpieprzyłem. Nie wiem, czego tu się jeszcze na górze spodziewać. Będzie tu jakiś boss? O, mamo, jak ja się lubię ponapierdalać. Jest jednak, jest, dobra. Błąd? Dobrze, myślałem, że to, ten pierś, co tam na dole był, że to był włos. Całe szczęście się pomyliłem. Dobra, bierzemy już secik na wyposażenie, bo z nim nie ma żartów. Odpalimy gnoja. W tych blachach trochę je nadgrzejemy. Do tyłu. Do tyłu, spokojnie. No, trochę go podpalimy. Pięknie. I elo. Ziomeczku. Dobra. Wiecie, teraz tutaj już raczej nikogo nie... Nie spotkamy. Dobra, coś tutaj ciekawego na tej górze miałeś? O, nawet całkiem sporo rzeczy do zebrania. Też w zasadzie trochę drogocenne, nie? Mniejszego zielonego mutagenu, dobra. Tu jakiś dziennik jest. Co my tu mamy jeszcze? Pamiętnik oprawiony w wytartą skórę. Wszyscy piszą pamiętniki. Jestem Cysus Witan Herbu Gawron, syn słynnego rycerza Grubera Białego von Witana. Dosięgła mnie gdzieś zniewaga, którą może zmazać tylko krew. Złość wyżera mi wnętrzności, ale kiedy o tym piszę, ogień jest jakby mniejszy. Kiedy będę starym człowiekiem i przeczytam te zapiski, wierzę, że niejaki Maximus Nonis Marcinus od dawna będzie tylko truchłem, nędznym wspomnieniem. Na razie jednak on żyje. Dlaczego o tym piszę? Kilka dni temu wyzwałem go na śmierć i życie. Ślinił się na widok mojej Lucien i nie zdzierżyłem. Okazał się szermierzem lepszym ode mnie, ale nie to jest najgorsze. Utrata palca jest niczym w porównaniu z utratą honoru. Maximus pokonał mnie i zamiast dobić darował mi życie. Nigdy nie zapomnę twarzy ludzi, którzy odwracali ode mnie wzrok. Wiem, że nie zaznam spokoju, dopóki się z nim nie rozprawię. Dobra. Znalazłem pamiętnik, który dostałem od ojca sprzed kilku lat. Przez ten czas wiele się wydarzyło w moim życiu. Uciekłem z tuzą i w różnych miejscach szukałem szczęścia. Różnie bywało. Najgorsze jest jednak to, że moja ręka wciąż nie dosięgła Maximusa. Wiem, że kiedyś to nastąpi. Postanowiłem wrócić do tego zasranego księstwa. Założyłem obóz na Mont Crane. Mam dobranych ludzi, którzy nie zawahają się przed niczym. Tu są, z którego kiedyś musiałem uciekać, zapłaci mi teraz rachunek. Najwyższą cenę zapłaci jednak Maximus. Kiedy go dopadnę, będzie marzył o jednym, o śmierci. Mam skurwysyna, siedzi w posiadłości Castel Dacia. Dostał ją od tej rozmiękłej cipy Anariety. Książę Raymond ponoć nie żyje już od kilku lat. Jutro moi chłopcy złożą mu wizytę, nie pojadę jednak z nimi. Na samą myśl, że miałbym oglądać jego obrzmiałą gębę, robi mi się niedobrze. Żegnaj, Maximusie. Podpisałem na ciebie wyrok. Jestem szczęśliwy. Maximus i cała jego rodzina gnije. Smród cieszy węg bez pańskich psów. Kiedy zamykam oczy, widzę, jak zdychają, jak wrzeszczą, jęczą i charczą. Wtedy kutas im bardzo, bardziej niż przy najurodziwszej kurwie. Jestem szczęśliwy. Oj, dobrze, że go się pozbyliśmy. Bo na pewno normalny to on za bardzo nie był.
Dobra, naprawmy sobie zbroję, tak w ogóle. Poszukajmy też schematów. Fajnie było w tym odcinku to jeszcze ogarnąć. O, tu nawet mamy trochę lepszą broń. Ale ja mam, kurwa, unikat. No... Znaczy przybicie... Ale Irden mi jest w ogóle niepotrzebny. Nie, to... Kurwa, tutaj jest lepszy pancerz. Ciężka zbroja. Shit. Ale z tych schematów może zrobimy sobie coś lepszego. Tak, potrzeba mi... Jeszcze? Będzie mi po... Jeszcze, zdecydowanie. Ja wziąłem... A nie, dobra, mam też trochę lepsze wyposażenie. Jest tutaj coś... Jeszcze musimy tą całą... Wiecie, bo tutaj przyjdą ludzie pewnie księżne, nie? Tą całą tutaj cutscenkę zobaczyć. Tylko gdzie tu jest zejście? Tutaj. O, dobra, no właśnie. No to mi chodziło. No, początek był fatalny, no to muszę przyznać, ale chciałem sprawdzić, czy z tym ogniskiem będzie jakaś opłacalna sprawa. No i było ich mniej, nie? Było ich dużo mniej. Tylko no, tam przez całe przebiegnięcie, przez cały obóz, pomysł do dupy, bo oni się wszyscy rzucą. Trzeba było się zakraść od tyłu i tylko rzucili się ci, co byli najbliżej, nie? To też jest różnica. Cieszę się, że mogłem pomóc. O, tam chyba ktoś... Egzekucja jakaś była, nie? Chyba ta... Do gwardii Fika ten bloku szybko znika! Z okresu pozbawienie się innego przywódca, rozproszę się, zginął z ręki błędnych rycerzy. Z okolicznych obozów, czyli te małe oboziki upadną, dobra. Nie te wielkie. To jest coś jeszcze do zebrania. Tu nic nie ma. Uważaj. Na co mam uważać, stary? No tu sporo jeszcze ciekawych rzeczy jest. Na górze będzie coś ciekawego przy tym ognisku felernym. Coś tam powinno być. A jednak nie. To nie spadnijmy stąd, Geralt, proszę cię. Uważaj. Nic z nami nie pogada? To jest słabo. Tutaj coś jest. Jakieś tam pierdoły. Kurwa, ale to skąd on się? Bo miał cztery palce. Dobra, tutaj jest jakiś kowal. Tutaj nie. A coś tutaj jest ciekawego? No nie bardzo. Tam niżej, ta? Kurwa, przynieś, zanieś, pozamiataj. Przynieś, zanieś, pozamiataj. Po dupie cieknie. Mistrzu Wiedźminie! Pozwólcie do mnie. Nowe, wzmacniane w klejnotach hajdawery. Ostatni krzyk mody. Dobra, dobra, już idę do ciebie. Nie masz stołu tu nigdzie? Dobra, to pogadajmy z tobą najpierw. Może później ten stół jakoś znajdę. Za to, żeś cystusa czteropalcego von Witana ubił. Szacunek i wdzięczność masz moją po wieki wieków. Dziękuję. Od miesięcy w tych ruinach siedział, z całą tą swoją Hanzą. Kto wpadł im w łapy żywy, żałował, że trupem nie padł w boju. Solidny oddział zgromadził wokół siebie. Zbierają się padalce z różnych stron świata. Grasanci chędożeni. Ciągną jak muchy do gówna. Dobrze, żeś wyrżnął ich do nogi. Za to masz u mnie wszystkie towary z rabatem. Dobra. Rzucę okiem. Będziesz miał coś ciekawego. Ty masz z kolei pancerze, ta? Dobra, posłuchaj, to ci mogę śmiało sprzedać. Bo to mi się nie przyda.
Dobra. Czy ja coś z pancerzy mam ci sprzedać? 43, 5, 6, 42, to ci mogę sprzedać. Ale tamto to raczej sobie zostawię. No. Raczej nie inaczej, dobra. A to resztę to nie, tu nic więcej ci już nie sprzedam. Ta Hanza była gotowa na długie oblężenie. O tak. Zaszyli się tutaj jak szczury. Błędni rycerze od dawna próbowali dobrać się im do skóry, ale łamali zęby na tych ruinach. Nie dziwię się. Naprawdę się nie dziwię. Von Wittan zamienił to rumowisko w twierdzę. Na dolnym dziedzińcu widziałem balistę. Akurat tą balistą to pewnie chcieli się bronić przed skrzydlatymi jaszczurami. Siła ich się tutaj lęgnie na wzgórzach. Patrz w niebo z uwagą, Wiedźminie. Okej, dzięki za informację. Dzięki. Powodzenia na szlaku. Dzięki. Pomyślności tutaj, w interesach. Tego stołu to ja nie... Dobra, już mniejsza. Chodźmy po ten. Po wreszcie po... schematy, nie? Zobaczmy, co tu się kryje. To będzie coś rzeczywiście ciekawego. Na razie tu nic nie widać. Mam nadzieję, że tu już demonów, upiorów nie będzie. Po prostu będą te schematy w bardzo przyjemnym miejscu. To już jakieś wielkie laboratorium. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, mogę tam dalej wejść. Spoko. Receptura. Okej. Szanuję. Za chwilę. Najpierw tutaj. Czy tutaj czegoś ciekawego nie ma? O, jakiś przedmiot magiczny. Też lubię. Nie, dobra, tutaj nic więcej nie ma. Dobra, odcinek będzie może nieco dłuższy, ale warto to wszystko sprawdzić. Kryształ zasilający. To już chyba wiemy nawet, gdzie to ma być. Albo i nie. To był zwykły przycisk, ta? No tu nie było żadnych demonów, cholera jasna. Dziennik Moru. Okej. 12 września. Doniesiono mi, że Jerome już przybył i zatrzymał się w Ussar. Jestem tak podekscytowany, że nie potrafię pracować. Powinienem jednak zachować spokój i realizować plan. 13 września. Przyjechał zupełnie niespodziewanie tuż po zmroku. Bardzo się zmienił. Jest wychudzony i cały w bliznę. Oczywiście wściekł się, że go zwabiłem tu pod fałszywym pretekstem, ale cóż mogłem zrobić? Kiedyś sam będzie ojcem i zrozumie moje pobudki. Otworzyłem w gabinecie portal i przeniosłem Jeroma do laboratorium. Przy okazji wyczerpałem kryształ aktywacyjny, ale całe szczęście mam zapasowy. Dam chłopakowi trochę czasu do namysłu, bo wolałbym, żeby wszystko odbyło się po dobroci. W międzyczasie przygotuję aparaturę. Okej. Więc Wiedźmin został zabrany przez portal. Co się stanie? A, tu się zasuwa, dobra. Uruchomię portal i zobaczę, dokąd prowadzi. Dobra. Ciekawe. Nienawidzę portali. Mam nadzieję, że tam będzie jakoś w miarę bezpiecznie. Bez potworów. No kurwa mać. A ja nie mam, o Jezus, a ja nie mam jaskółki. Świetnie. Ale na szczęście nie jest jakiś wymagająco levelowy. Dobra, ale też nie ma co kusić losu. Dobra. Ładnie sobie upadł. Od razu lepiej. To tu Moro otrzymał Jeroma. Rozejrzę się. No
nic nie ma. Mam nadzieję, że tu więcej niespodzianek takich przykrych nie będzie. Okej, dobra, tu są jakieś rzeczy. Schematy. Kolejne. Jerome napisał coś na odwrocie schematu. Zaklęcie paraliżujące przestało działać, ale portal jest nieaktywny i jestem tu uwięziony. Szkoda, że zostawiłem prawie wszystkie rzeczy w forcie Usar. Bez wyposażenia nie mam szans na ucieczkę. Myślę, że umrę w tym miejscu. Zbrałeś mi miecze i cokolwiek, co mogło mi posłużyć za broń. Nawet ten list muszę pisać na odwrocie schematu. Jednak przed śmiercią chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jesteś szaleńcem i zawsze nim byłeś. Złym, okrutnym mordercą, którego od dawna nie ma już ciepłych uczuć. Wspieram się ciebie i mam nadzieję, że kiedyś odpowiesz za swoją zbrodnię. Jerome. Ostatecznie Moro pogodził się z tym, że jego syn jest Właśnie. Dziewinem. Paskudna historia. Ale przecież przyszedłem tu po schematy. Miałem powiedzieć, że to jest nawiązanie do tego wątku, co byliśmy w tym laboratorium, nie? Co Geralt tam, wiecie, wszedł do tego metalowego pojemnika. Ciekawe. A czy to się łączy jakoś z tą jaskinią, którą myślę? Cholera wie teraz. Ciekawe. Wiem, że na pewno jeszcze zostały nam jedne schematy do poszukania, nie? Ale to daleko stąd. Dobra, ale w tym odcinku to będzie na tyle. To jest... O nie, tutaj jak spadnę, to się zabije, nie? Chociaż tu jest woda. No kusi mnie, żeby sprawdzić, co tutaj jest. To jest miejscówka, którą znam. Mam wrażenie, że tak. Albo i nie. Jakiś Dariusz. Speldog jakiś tam. Na górze jest dosyć nieprzyjemnie, z tego co widzę. O kurw, ale mnie wystraszył. O, jebane wampiry. O, shit. O kurwa, o chyba tu zginiemy. Takie oj. Bardzo możliwe. Co, że nie mam żadnej jaskółeczki. Dobra, to będzie na tyle. Dobra, no, nie, w tym odcinku to będzie na tyle, te flederki pewnie załatwię sam. A co, do zobaczenia w następnym odcinku, wpadajcie do opisu. Bardzo śmiertelny odcinek, dużo razy dostaliśmy po dupie. Ciekawe, co to za jaskinia. To jest też jakiś pytajniczek, no ale dobra, zobaczymy, czy zaczniemy od tego miejsca, czy od innego, czy bliżej tych schematów. Ale na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie wpadajcie do opisu. Tak, no, na razie.